Zebraliśmy się 4 czerwca. Data to historyczna. Niektórzy by powiedzieli, że podwójnie historyczna, bo jest i wybory czerwcowe, i obalenie rządu olszewskiego, ale bez dwóch zdań stokroć ważniejsza jest ta pierwsza rocznica, czyli rocznica wyborów czerwcowych, które budzą wiele emocji do dzisiaj i są ciekawym przyczynkiem do dyskusji na temat polityki historycznej w Polsce w ostatnich 25 latach, przede wszystkim przyczynkiem do lewicowej polityki historycznej. Może jako pierwszemu oddam głos profesorowi Karwatowi i sformułuję następujące pytania. Pojęcie polityki historycznej budzi sporo emocji na lewicy, tak? Obecny cały czas jest nurt negowania istnienia polityki historycznej, mówienia, że nie ma polityki historycznej, jest tylko historia. Więc pierwsze pytanie, czy... Polityka. Tak, polityka, oczywiście. Czy jest to uprawnione pojęcie, czy lewica powinna się nim posługiwać? Względnie, jeśli uznamy, że jest uprawnione, to jaką politykę historyczną, czy też politykę pamięci, bo jeszcze zastępczo takiego pojęcia się używa, jaką politykę pamięci prowadziła lewica w ostatnich 25 latach. Bardzo proszę, panie profesorze. Pojawienie się terminów, samego terminu polityka historyczna, a potem kariera, nawrotna kariera tego terminu i praktyki, które się z tym wiąże, to był taki słony rachunek wystawiony tym, którzy żywili złudzenia, że możliwa jest po prostu historia. No trochę przypomina panu anegdotę ze sztuk malarskich, prawda? Koń jaki jest, każdy widzi. Otóż według tego przekonania niektórzy wyobrażają sobie, że historia w sensie dzieje, to się wydarzyło, prawda? To jest po prostu oczywiste. A więc o co tu się spierać? Dżentelmeni nie dyskutują o faktach. No ale niestety, jak poczytamy sobie Ericha Fromma i parę książek z zakresu metodologii nauk społecznych, to dowiemy się, że fakty są przedmiotem wyboru. To, co nazywamy faktem, jest relacją intencjonalną. A więc my przytaczamy pewne wydarzenia, opinie, daty, statystyki, ale dobór jest przecież już aktem wyboru. Najczęściej wyboru ideowego. Jeżeli pytamy o przyczyny nierówności, to jest to inne pytanie, niż gdy pytamy o przyczyny dobrobytu. Za tym się kryje zawsze wybór ideowy. Tak samo jest z historią. Od dawna w naukach humanistycznych i społecznych wiadomo, że złudzeniem jest wiara w taką czystą naukowość, akademickość i to dotyczy w szczególności historii. No tak, ale z faktu, że polityka historyczna została wypromowana, niejako zmonopolizowana przez środowiska, nazwijmy tak umownie, bogoojczyźniane, z opóźnieniem, powiedzmy, podjęta w kontrofensywie przez liberałów, niektórzy wyciągnęli wniosek następujący. No dobrze, nie ma czystej historii, w tym sensie, że nauka historyczna też nie jest wolna od zaangażowania ideologicznego i nie bójmy się tego słowa, od tendencyjności. To w takim razie, jeśli ktoś mówi o polityce historycznej i w dodatku ją uprawia, no to powinien się tego wstydzić. Porządny człowiek nie zajmuje się polityką, jeżeli jest historykiem, czy jakimkolwiek uczonym, zajmuje się badaniem, jak było. Jeśli jednak ktoś się upiera przy polityce historycznej, to znaczy, że uprawia propagandę. A więc polityka historyczna w tym stereotypowym odbiorze jest utożsamiana z propagandą, no a propaganda, znów rzekoma oczywista oczywistość, zawsze ma być kłamstwem, wypaczeniem, nadinterpretacją, zakłamaniem, prawda, przemilczeniem czegoś niewygodnego. Kolejny stereotyp, bo przecież propaganda też bywa różna. A jeżeli jeszcze komuś słowo polityka się brzydko kojarzy, bo polityka jest brudna, bo polityka to są jakieś śmierdzące kompromisy, polityka to jest przymuszanie ludzi do tego, aby postępowali tak, a nie inaczej, bądź kijem, bądź marchewką, no to jeśli w dodatku historię do tego się naprzęga, to to już jest tak, jak
nie wiem, profanacja dziewictwa, prawda, czy świętokradztwo swego rodzaju. Otóż tego typu myśleniem zaraziła się spora część ludzi lewicy. Na pojawienie się polityki historycznej zareagowali oburzeniem, obrzydzeniem, taka awersja, coś między alergią, prawda, a wymiotami człowieka, który na widok pewnych zjawisk, no to musi tak zareagować. To jest tak obrzydliwe, tak wstrętne, tak bezczelnie kłamiecie, taką mitologię uprawiacie. Jak wam nie wstyd? My nie będziemy tego robić. Otóż po pierwsze, z punktu widzenia pragmatycznego to jest czysta naiwność. No i właśnie zbieramy tego efekty. Z punktu widzenia poznawczego to już kompletne nieporozumienie, o czym przed chwilą mówiłem. Z punktu widzenia zapotrzebowania każdej formacji politycznej na tożsamość ideową, na ciągłość historyczną, na reprodukcję, prawda, swoich wpływów. Żyje tylko taka siła polityczna, która nie tylko ma zwolenników w danej chwili, zwolenników, a nie elektorat, bo to naprawdę nie jest to samo, ale która zyskuje, a nawet powiększa krąg zwolenników w kolejnych pokoleniach. To jest główną słabością polskiej lewicy zaraz, to właśnie brak ciągłości pokoleniowej. Brak reprodukcji. Spotykamy się tutaj w tym gronie. Są na szczęście wśród nas ludzie młodzi, ale już nie ma tych najmłodszych. I nie wydaje mi się, aby ta masowa produkcja w gimnazjach, prawda, spod znaku katechezy i IPN-u zapewniła nam masowy dopływ następców. Ja sam zauważyłem, powiedzmy, proporcję statystyczną, może 1 na 100, na 200 student ma jakieś poglądy, a z tego, co któryś zaledwie ma poglądy lewicowe. W dodatku o tym wie i to rozumie. No to po prostu pokazuje skalę zaniedbań. No więc jeśli nie podchodzić tak takim alergicznym odruchem do tego, co nazywane jest polityką historyczną, no to trzeba się zastanowić spokojnie, co to jest takiego i czy zawsze to musi być czymś, czym my się brzydzimy i dlatego nie będziemy konkurować, prawda, w tej dyscyplinie. Słowo polityka tutaj bardzo wiele odpowiada. W klasycznych typologiach pojęcia polityki wyróżnia się między innymi pojęcie polityki czystej, ogólnej, jakkolwiek ją nazwać. To jest sfera gry o wpływy, mechanizmy rządzenia, zdobywania władzy, utrwalania władzy. To tradycyjnie nazywane było polityką. W cudzysłowie można by powiedzieć czystą polityką. Ale jeżeli polityka nie jest wyobcowana, jeżeli komuś służy, komuś więcej niż temu, kto ma mieć mandat posła, senatora, kto ma być premierem, no to zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych. A w takim razie ta czysta polityka zaczyna być konkretyzowana w politykach szczegółowych, merytorycznych, jakkolwiek je nazwiemy. A więc mamy politykę mieszkaniową, prawda, politykę zabezpieczeń socjalnych, politykę kulturalną, naukową. No i właśnie status polityki historycznej jako praktycznego oddziaływania na świadomość, na zbiorową świadomość historyczną społeczeństwa, usytuowany jest na pograniczu polityki kulturalnej, polityki naukowej, polityki w sprawach mediów, na pewno jeszcze coś istotnego tutaj pominąłem. To jest takie wzbogacenie, ale w poprzek niejako tych klasycznych typologii. Bowiem poważnie potraktowana polityka historyczna polega na tym, że mamy ambicje integralności. Chcemy, aby ludziom kształtować spójny, całościowy, wyczerpujący obraz świata i temu między innymi ma służyć obraz historii, który także musi być spójny. On nie może być eklektyczny, nie może być zbiorem rytualnych formułek akademijnych, rocznicowych. Nie może być tak, że raz w roku z okazji składania wieńców deklarujemy przywiązanie do pewnych tradycji, albo z okazji wyrzucenia kolejnego patrona, prawda, z szyldu szkoły upominamy się z protestem, a to już jest musztarda po obiedzie, prawda? Obiad dawno został zjedzony, nasza musztarda też już jest nieświeża troszkę. Natomiast przeciwnie, ofensywne myślenie zakłada, że mamy do zaproponowania społeczeństwu integralną alternatywę w oglądzie świata. Na panelu poprzedzającym profesor Paweł Kozłowski słusznie przypomniał istotny dosyć spór, chociaż taki korespondencyjny, prawda? Przytoczę tak nieprecyzyjnie jego wypowiedź. Kiedy Lenin kładł nacisk na władzę,
Antonio Gramsci na hegemonię kulturalną, to jak się okazuje, rację miał Gramsci. I bez względu na nasz rodowód, na naszą sympatię lub brak jej do Lenina, chyba się z tym zgodzimy. I zwłaszcza zgodzimy się z tym jako elementem diagnozy. Otóż lewica nie dlatego przegrała, w sensie przynajmniej nie wiemy jak długo, dosłownym, ale i przegrywa, że jest słaba socjotechnicznie, że źle rządziła, bo wiemy, że nie zupełnie tak było, niezależnie od rozmaitych grzechów, które sami sobie musimy wypomnieć, ale dlatego, że nawet wtedy, kiedy rządziła, nie potrafiła uczynić nic skutecznego, aby powstrzymać falę klerykalizacji, takiej konserwacji, prawda, anachroniczności po prostu myślenia, wychowania obywatelskiego, kształcenia w szkołach. Można by tutaj znacznie więcej, prawda, takich zaniechań wymienić. No, krótko mówiąc, punktem wyjścia do sukcesu politycznego jest niestety tożsamość ideologiczna, konsekwencja w tym, przeciwstawienie wrogiej, a zwłaszcza zakłamanej narracji, całościowej narracji, całościowej opowieści o tym, czym była Polska. Natomiast jak dotąd mamy z tym ogromne kłopoty. No, nawet data dzisiejszego spotkania. Ja rozumiem, że 4 czerwca to jest data, która wiąże się z powodami oświętowania. Tak, proces demokratyzacji, prawda, odejście od pewnych złudzeń ideologicznych, od niewydolności gospodarczej, pożegnanie Polski ludowej, skoro wyczerpała swój potencjał, prawda, i skoro nie potrafiła przekonać społeczeństwa do swoich osiągnięć, no to jest powód, prawda, żeby to odnotować, ale już w tym niejako sytuujemy się jako ariergarda. Przyklejamy się do nurtu dominującego, dla którego 4 czerwca niekiedy jest nawet w dużej mierze przede wszystkim symbolem lenia Polski Ludowej. No to właśnie widać, jak lewica nie potrafi własnej przeszłości obronić. Tak tylko czemu się dziwimy, jeśli my w tym gronie i w tym znacznie szerszym mamy różny rodowód, różne kompleksy, różne rachunki sumienia, różne jakieś wahania. Pominę tutaj koniunkturalistów, prawda? Mówię o tych, którzy po prostu przeżywają te procesy historyczne. Dla jednych lewicowość oznacza, no właśnie, przekreślenie komunizmu pod hasłem, że komunizm był zaprzeczeniem lewicowości. Dla innych to raczej jest problem przewartościowań, także osobistych rachunków sumienia, przemyśleń, prawda, rewizji pewnych poglądów. No więc, jeżeli my sami we własnym gronie nie bardzo jesteśmy zgodni, jak oceniać Polskę Ludową, jak oceniać transformację, jeżeli sami w naszym gronie boimy się nieraz krytyki społecznych kosztów transformacji, to nie dziwmy się, że na naszym polu grabiami czy kosiarką, prawda, zbiera PiS z tego, co wydawałoby się, że jest naszą uprawą. No ale sama numeracja. Gdzie się podziała lewica, gdy uchwalono, że państwo polskie powstałe, prawda, po upadku Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej, to jest trzecia RP. Tu nawet nie było kompromisu, jeśli można to nazwać kompromisem, że PRL była powiedzmy 2,5, prawda? Nie mówiąc już o naturalnym jakimś rozwiązaniu, kiedy ocenę ustroju oddziela się od ciągłości prawno-politycznej, ciągłości kulturowej, prawda, i jakiej tam jeszcze. PRL czarną dziurą. Oczywiście żaden poważny człowiek lewicy takiej tezy nie głosił, ale też nikt poważnie jej się nie umiał przeciwstawić. Tutaj widać znowu, prawda, ogromne pole zaniechania. I robią to czasem jednak również ludzie lewicy. Z całym szacunkiem i podziwem, kiedy czytam bardzo mądrą książkę Jana Słowy, ale w niej czytam takie głupstwo, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była państwem, nie miała atrybutów państwa, punktu widzenia teorii państwa, prawda, najbardziej klasycznych, ręce opadają, mówiąc krótko. A poza tym przecież w tej książce są bardzo uzasadnione, krytyczne oceny stanu rzeczy, prawda, w pierwszej, drugiej RP.
krytyczna wizja przeszłości Polski, stosunku wyzysku, upokorzenia, upodlenia ludzi pracy. Przecież to jest jeden wielki, bardzo zaraźliwy, powiedziałbym, taki płomienny właśnie manifest lewicowości. Ale nawet tutaj, prawda, taki krzyczek musiał się znaleźć. PRL państwem nie było. Niech to przedłużać, więc tak konstruktywnie zdań kilka jeszcze. Otóż nie bójmy się terminu polityka historyczna, prawestując Jacka Kuronia, który kiedyś powiedział, prawda, nie ruszcie, nie palcie komitetu, zakładajcie własne, nie obrażajcie się na tą politykę historyczną, miejcie własną, abyście tylko mieli własną, aby was było na to stać. To wymaga, rzecz jasna, wysiłków. No, jako marksista trudno, żebym o tym nie pamiętał, że wymaga pieniędzy, niestety wymaga, których, jak wiadomo, nie ma zbyt wiele, ale nie wmawiajmy sobie, że gdybyśmy mieli pieniądze, to wszystko samo by się rozwiązało, a poza tym nie wmawiajmy sobie, że nie powstałby tak potężny w przeszłości ruch robotniczy, który też nie miał pieniędzy. Nie powstałby, prawda, gdyby to dopływ gotówki. Nie, nie gotówka, nie kredyty, prawda? Nie jakieś takie źródła były czynnikiem siły tego ruchu, lecz, o czym była mowa znów na poprzednim panelu, aktywność kulturalna, kompensowanie braku dostępu ludzi pracy w tamtych realiach, dosyć powszechnym, coraz bardziej powszechnym systemem kształcenia, prawda? Kursy, uniwersytety robotnicze. Otóż wbrew pozorom dzisiaj, to się może wydawać anachronizm, jakieś muzeum. Dzisiaj taka potrzeba istnieje. Jeśli nie mamy mediów, jeśli każde prywatne gimnazjum i każde prywatne liceum praktycznie wyraża hegemonię kulturową, prawicy, klerykalizmu, neoliberalizmu, prawda, i tak dalej, to trzeba myśleć o szkołach prowadzonych z programem lewicowym przez lewicowych nauczycieli. Podobnie zresztą, prawda, powinno być w tych uczelniach prywatnych, jakie jeszcze się ostaną pod tymi ciosami rynku. Nie mamy mediów, a PiS to miał media, kiedy był w opozycji. Jak to się stało, prawda, że potrafił stworzyć ogromną sieć czasopism, gazet, prawda, klubów dyskusyjnych, kluby dyskusyjne, koła, prawda. No przecież to jest tradycja ruchu robotniczego i ruchu ludowego. Jak to się stało, że lewica to zagubiła? No więc mamy w szkołach program IPN-u, mamy żołnierzy wyklętych, mamy Polskę walczącą. Jako kierowca samochodów ostatnio liczę tak sobie statystycznie. Średnio zależy od natężenia odpory dnia i czy to jest Otwock czy Warszawa, ale co piąty samochód ma kotwicę, ewentualnie napis pamiętany. Co drugi młody człowiek mijany na ulicy ma, pisze, no może nie narodowe siły zbrojne, jeszcze na razie nie, ale prawda, żołnierze niezłomni czy wyklęci. Koszulki bardzo niewiele kosztują, naprawdę. Też dziwię się, dlaczego lewicowy przedsiębiorca nie robi koszów, a przynajmniej przyzwoitych pieniędzy, na koszulkach o treści przeciwstawnej. Gewara na przykład nadal cieszy się popularnością. I mniejsza o to, że wielu nosicieli Gewary, tej koszulki, kompletnie nie wie, co to był za jeden. W sumie i socjotechnika, i zdrowy rozsądek podpowiada nam, że to nie jest tak, że my nie mamy z czego i nie mamy czym. To trzeba po prostu woli politycznej, bardzo konsekwentnego, spójnego programu. Bardzo dziękuję. Profesor poruszył wątek pieniędzy, natomiast rzeczywiście pieniądze są ważne, ale niczego, znaczy wszystkiego nie załatwiają, tak nawiązując też do wstępnego wystąpienia doktora Sławomira Wiatra, był okres, gdzie deformacja miała dużo pieniędzy i również wówczas były potężne zaniedbania, nie tylko na polu polityki historycznej, ale ogólnie pracy intelektualnej. Natomiast nawet w okresie zaniedbań były osoby, które tę pracę intelektualną wykonywały. Jedną z tych osób była profesor Danuta Baniek. No to są publikacje na przykład na temat narodowej demokracji. To jedna z najnowszych publikacji. Publikacje na temat
stosunków państwo-kościół, na temat zjawiska klerykalizmu czy też klerykalizacji, publikacje przypominające dorobek polityczny kobiet lewicy. Także pani profesor była aktywnym politykiem czy polityczką, jak niektórzy by woleli. Również na polu właśnie polityki historycznej, tutaj warto przypomnieć sejmowe wystąpienia w okresie rządu AWS Unia Wolności, kiedy pani profesor w imieniu całej formacji starała się niejako zmierzyć z tym dorobkiem Polski Ludowej i ogólnie rzecz biorąc najnowszą historią Polski, a także pani profesor jest jedną ze współautorek Niezbędnika Historycznego Lewicy. No była to publikacja, która wzbudziła spore kontrowersje, ale na pewno wychodziła naprzeciw temu postulatowi ofensywności, o którym mówił profesor Harbat. Oprócz pani profesor jeszcze od tego grona autorów należy zaliczyć profesor Małgorzatę Winiarczyk-Kostsakowską, Piotra Szmulewicza, nie wiem czy jest na sali, a także no, profesor Jerzy Wiat był jednym z inspiratorów zajęcia się tą problematyką, o ile pamiętam, to miał inny pomysł na formę tej publikacji, ale generalnie udało się coś stworzyć, tak? Natomiast już kończąc ten wstęp, moje pytanie jest krótkie, tak? Jak powinna wyglądać ta lewicowa polityka historyczna? Jakie wnioski wyciągnąć z błędów, o których mówił profesor Karat? Dziękuję bardzo. Chciałam również podziękować za to, że mam możliwość wzięcia udziału w tej niezwykle ważnej dyskusji. Dzisiaj jest 4 czerwca. Przygotowane było to spotkanie od jakiegoś czasu. Przecież nie bez powodu wybrane przez nasze środowisko została ta data. Ludzie starsi, do których się zdecydowanie zaliczam, doskonale pamiętają, że ten 4 czerwca 1989 roku był dla nas, dla post-PZPR-owskiego środowiska datą bardzo znaczącą w naszym życiu. Coś się skończyło i coś zaczęło się, o czym nie wiedzieliśmy z góry, jak się potoczy dla tego środowiska. Już nie mówię o historii, o polityce historycznej, ale dla ludzi, którzy byli związani i nie wyrzekali się swojej obecności w praktyce politycznej Polski Ludowej. Najpierw przypuszczam, że trochę naiwnie sądziliśmy, tutaj chyba Mirek o tym powiedział, albo też padła taka myśl na poprzednim panelu, że to, co było cenne w okresie Polski Ludowej, zostanie nie tylko docenione, ale zachowane i kontynuowane. Dość szybko okazało się, że to jednak tak dobrze nie będzie. Myśmy, to trzeba zdawać sobie sprawę, jeżeli wracamy do tej daty 4 czerwca 89, myśmy należeli do bloku historycznie przegranego. Zwycięzcy, czy zwycięski blok Solidarności bardzo szybko zresztą zaczął wysyłać sygnały, że nie pominie żadnej szansy, aby rozprawić się bardzo bezwzględnie z formacją przegraną. Bardzo szybko nazwano, otrzymaliśmy takie miano, które właściwie obowiązuje do dzisiaj, z formacją postkomunistyczną. Ja niejednokrotnie o tym pisałam, iż na moich oczach, na naszych oczach, niezwykłą karierę od 1989 roku zaczęło robić hasło komunizm. Wszyscyśmy na skutek tego byli postkomunistami. Nie było żadnego różnicowania,
żadnego doceniania tego, co na skalę masową doświadczyli ludzie, którzy jakoś się w tym momencie również, proszę Państwa, pochowali. Zastanawiałam się, kto będzie tej Polski Ludowej bronił, jej pozytywnego dorobku, bo oczywiście te etapy historycznie były różne i do nich przecież mamy również różny stosunek. I okazało się, że na placu boju została formacja utworzona na przełomie 89-90 roku. Mam tutaj na myśli socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, która musiała wziąć na swoje barki właściwie wszystkie razy za współczesność, za historię, za wszystko, co kto po przeciwnej stronie mógł nawet wymyślić. Oczywiście polityka historyczna była jedną z metod walki kreowanej na potrzeby bieżącej walki politycznej. W związku z tym należało się spodziewać, że one, jej celem właściwie jest marginalizacja za pochodzenie polityczne ludzi takich jak my, no i oczywiście zaprzeczenie pozytywnego dorobku Polski Ludowej. Myśmy bardzo szybko na to byli przygotowani. To nie jest tak, jak mówił mój serdeczny przyjaciel Miruś Karwat, żeśmy od początku zaniedbali i tutaj nie sprawdzaliśmy się. Na pewno nie od początku. No to tu się zgodzimy. Proszę Państwa, wiadomo było, że główny atak pójdzie na ocenę PRL-owskiej przyszłości. I myślę sobie, bo byłam w tym pierwszym klubie Sojuszu Lewicy Demokratycznej 91-93, że nie wydawałabym, nie oceniałabym nas za tamten czas tak surowo, jak to się czasem dzisiaj zdarza. Mianowicie ze względu na postawę członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale w ówczesnym kształcie. Ideowy charakter wystąpień, których było bez liku w toku tej krótkiej kadencji. Jednomyślność tej lewicy parlamentarnej, nas było 60 i dwóch zresztą szybko zdezerterowało, ale ta jednomyślność w wypracowaniu najistotniejszych stanowisk polityczno-historycznych była moim zdaniem takim działaniem, który zjednywało sobie w tym bardzo trudnym okresie poparcie społeczne. Przecież nie bez powodu w 1993 roku ta lewica wygrała, czyli ten stosunek do przeszłości, ta obrona Polski Ludowej, właściwie przy każdej ustawie, przy każdej uchwale musieliśmy zaprezentować nasze ideowe stanowisko. I myśmy to robili. Ale ze względu właśnie na ten stosunek lewicy do podejmowania zagadnień z zakresu polityki historycznej, ja bym ten cały czas, od 4 czerwca do dziś, podzieliła na 3 etapy. To jest dyskusyjne, z tym można oczywiście polemizować. Pierwszy etap dla mnie to były lata 1990-2000, tu się zastanawiałam, czy 2000, czy 97, bo jednak uchwalenie i wejście w życie nowej konstytucji było wydarzeniem historycznym, w którym znaczący udział miała PZPR-owska lewica. Dlaczego ja o tym mówię? Byłam w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. I tam w zasadzie spór o wartości toczył się, proszę Państwa, o każdy artykuł. Widzę tutaj moich kolegów na sali, pewnie przypomną sobie również o tym, że na sali posiedzeń Komisji Konstytucyjnej siedziała zawsze taka niezawodna czujka naszych przeciwników. To była pani senator Alicja Krześkowiak i taki
też senator, zdaje się, że Łukasz Piotr Andrzejewski, on miał tyle imion, wszystkie zresztą używał. Na każdy artykuł, wtedy zwłaszcza kiedy uchwalaliśmy rozdział pierwszy Konstytucji, gdzie są zasady porządku ustrojowego naszego kraju uwzględnione, oni mieli zawsze kontrpropozycje. I trzeba było naprawdę wysiłku, żeby jednak te zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej były uchwalone w takim kształcie, które będzie w stanie zaakceptować większość naszego społeczeństwa. Drugi taki spór, proszę Państwa, gdzie znów polityka historyczna, stosunek do historii miał bardzo wysoką temperaturę, to była sprawa konkordatu, która spadła na nas też w sposób nieoczekiwany. Dla lewicy bardzo trudna kwestia, ponieważ myśmy stali od początku na gruncie demokratycznego, świeckiego państwa prawa. To była formuła, którą się posługiwała. Proszę Państwa, oczywiście, że konkordat, jak sami wiemy, po latach jego obowiązywania wzmocnił prawą stronę. Nie trudno było przewidzieć, że ten konkordat wzmocni prawą stronę sceny politycznej. Co myśmy mogli zrobić? Ano powstrzymywać najpierw. I przypominam sobie taki artykuł profesora Pawła Boreckiego, zamieszczonego zresztą w naszej takiej serii Lewica w praktyce rządzenia, który mówi, że w tym czasie klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej był najbardziej zlaicyzowaną grupą polityczną w parlamencie. Nie zdarzyło się wtedy, żeby ktoś zdradził, to powiedziałam w cudzysłowie, przy najbardziej znamiennych, znaczących głosowaniach w Sejmie. Czasem zmarły niedawno Józef Oleksy, hamletyzował, wszyscy się w klubie zastanawiali, co z tego hamletyzowania wyjdzie, ale jak przyszło, co do czego, Józef również głosował tak jak cały klub. Ja dziękuję bardzo panu Machalicy za to, że wspomniał to moje wystąpienie z 5 kwietnia 98. Przypomnę, że chodziło tutaj o przyjęcie przez Sejm uchwały o przestępczym charakterze systemu komunistycznego. Tam jeszcze była jedna do tego, ale to było ważniejsze. W tym wystąpieniu zaprezentowałam nasze stanowisko co do przeszłości i w zasadzie było to również nasze credo, jeśli chodzi o politykę historyczną. Starałam się, żeby to była zobiektywizowana pamięć o przebytej drodze. Proszę Państwa, ja pamiętam, że oczywiście to wystąpienie, bardzo zresztą uważam je za najlepsze w swojej całej karierze parlamentarnej, konsultowałam z koleżankami, w tym również siedzącym tutaj Jurkiem Wiatrem, z profesorem Werblanem. A więc napisałam tekst, który został poparty przez prezydium klubu, potem przez cały klub. Może Państwo pamiętają, klub na znak protestu opuścił plenarną salę posiedzeń, zostałam tylko ja, po to, żeby wygłosić. Było to dla mnie bardzo znaczące przeżycie. Także nie można powiedzieć, iż nie sprawdzaliśmy się w takich istotnych momentach najnowszej historii. Ale zgadzam się, że w drugim etapie było już trochę gorzej. Mianowicie ten drugi etap to ja bym tutaj umieściła w latach 2000-2005. Dotyczy już praktyki ideowo-politycznej jednolitego SLD. Partia przybrała inny kształt. I z żalem wspominam, że według mnie jest to okres rezygnacji z podstawowych
wyznaczników ideowości Partii Socjaldemokratycznej i zamianę tej ideowości na tak zwany pragmatyzm. To się dało nam szczególnie we znaki po tym, jak SLD wygrał w 2001 wybory i w gruncie rzeczy, zamiast takiego posługiwania się wartościami lewicowymi, mieliśmy do czynienia, tak to przynajmniej zdefiniowałam, z technokratycznym zarządzaniem procesem politycznym. Partia zamieniała się z partii wrażliwości społecznej w partię władzy. Przypomnę tylko, że w tym to czasie nastąpiło przejście na gospodarczy liberalizm. Leszek Miller napisał na wzór Blaira i Schroedera manifest, w którym właściwie nie było już wątpliwości, że jest po stronie liberalnej koncepcji rozwoju gospodarczego. Proszę Państwa, AWS ratyfikował konkordat przy naszym sprzeciwie, bośmy o to walczyli do końca. Ale ku mojemu zdumieniu potem pierwszy ślub konkordatowy, ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, to był ślub działacza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, później znanego jako burmistrza Ursynowa, Piotra Guziała. Uroczystość weselna miała miejsce również na rozbracie. Ja w niej nie uczestniczyłam, ale opowiadano mi, że to odkroił sam Leszek Miller. Tak to się, proszę Państwa, toczyła historia lewicy, znanej przecież i zadomowionej. Już no, był rozwód. No, tak, to tego nawet nie wiedziałam. Nie śledzę. No i proszę Państwa, trzeci etap to są lata 2005-2015. W tym okresie w zasadzie została przez partię zaniechane jakiekolwiek odniesienia do polityki historycznej. Pozostali tylko lewicowi intelektualiści, którzy z uporem maniaka jednak tworzą, piszą te książki. Proszę Państwa, wcale niemało dzieł powstało po naszej stronie. Ja wiem, że one są przemilczane przez te, ale myślę sobie, że jednak ślad po tym, co stało się na lewicy od 4 czerwca do dzisiaj, w tym również zapis pozytywnego dorobku tej formacji, przecież na kartach naszych książek się znajduje. Trochę się rozgadałam, ale odpowiem jeszcze na to pytanie, co dalej. Proszę Państwa, no jak zmienić ten niedobry bieg wydarzeń? Myśmy oczywiście stracili zaufanie społeczne. Myśmy stracili poparcie społeczne. Ale tuż przed tym naszym panelem wymienialiśmy krótko poglądy z przedstawicielami młodszej generacji tej formacji lewicowej. No i stwierdziliśmy, że trzeba będzie zacząć od początku. Przede wszystkim najprawdopodobniej troską o budowę własnej tożsamości. To jest niezwykle trudne. I tu chciałam zaproponować, bo nam okazja sama wchodzi w rękę. Ja wiem, że prawica przygotowuje się już do stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości. W roku 2018 będą obchody. A my wszyscy wiemy, że wielką rolę w tym dziele odzyskiwania i orężem, i myślą polityczną odegrała ówczesna lewica PPS-owska. No, co prawda wysiadł z niej na przystanku Niepodległości Józef Piłsudski, ale partia została. Partia świetnie zorganizowana, która przecież funkcjonowała przez cały okres II Rzeczypospolitej, wojny światowej i potem po wojnie znów rozwijała własne skrzydła. To myśmy powinni, proszę Państwa, zatroszczyć się o to, aby nie przemilczano tego udziału lewicy w odzyskiwaniu niepodległości. Prawica za nas tego nie zrobi, bo będzie oczywiście kultywowała
rolę endecji i różnych tam kleru, prawda, o, to też odrębny rozdział. Proponowałabym, żeby do tego się dobrze przygotować. Na poprzednim panelu znów padła cenna propozycja, żeby nie zapominać o tym, że w tym roku przypada kolejna rocznica października 56, od którego zaczęła się na dobrą sprawę polska droga do socjalizmu. I wydaje mi się, że mamy program działania po to, żeby zmienić te utyskiwania Mirka Karwata na zaniechania na tym polu polityki historycznej. Wydaje mi się, że nie wszystko stracone, ale ja bym powiedziała, że bez zaangażowania się młodszego pokolenia socjaldemokratów nam się to nie powiedzie. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba połączyć środki siły. No i powiedziałabym motywację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten głos. 4 czerwca jeszcze jest dniem, który kojarzy się również młodym Polakom ze słynnym zdaniem, że skończył się w Polsce komunizm. Tak? To wtedy chyba rozpoczęła się ta zawrotna kariera terminu pojęcia komunizmu, o którym mówiła pani profesor. No potem do tego doszła kariera pojęcia postkomunizmu, o którym tutaj pisał bardzo dużo docent Bogdan Kaczmarek, jeśli mogę to. Chciałbym wszystkim tę publikację polecić. Jeśli chodzi o rocznicę odzyskania niepodległości, to rzeczywiście w kilku ośrodkach pojawiają się pomysły, żeby lewica uczciła tę zbliżającą się setną rocznicę i wydaje się, że będzie to możliwe. Być może dobrym pomysłem byłoby stworzenie takiego raportu o 100 latach polskiej państwowości, który by wykazał, jak wiele było zerwań w tej historii, ale jak wiele ciągłości, paradoksalnie tej ciągłości, pomimo wielu dramatycznych wydarzeń, było najwięcej. Jeśli chodzi o politykę historyczną, to jeśli mogę, to pozwolę sobie powiedzieć jeszcze dwa zdania o naszym centrum, Centrum Daszyńskiego. W tym roku organizuje rok Daszyńskiego w związku ze 150. rocznicą urodzin Ignacego Daszyńskiego, 80. rocznicą śmierci. Wydaliśmy niezbędnik Daszyńskiego przybliżający tę postać. Dzięki uprzejmości profesora Jacka Majtrowskiego w Krakowie mogliśmy zorganizować uroczystą sesję upamiętniającą tę postać, więc też na polu polityki historycznej, polityki pamięci sporo się dzieje, uczestniczyła profesor Baniek. Tak, brakuje pomnika, no są, już jest decyzja lokalizacyjna nawet Rady Warszawy, no tylko tak naprawdę brakuje środków. Więc jednak pieniądze są ważne. Przechodząc już do trzeciej panelistki, odwołam się do tej publikacji Myśli Socjaldemokratycznej najnowszego numeru. W tym numerze znajdziemy artykuł profesora Jerzego Wiatra i doktora Sławomira Wiatra na temat edukacji politycznej, w którym zawarte są różne obszary edukacji politycznej i znacznie wykraczające poza politykę historyczną. I chciałbym, żeby te zagadnienia poruszyła dr Barbara Szelewa z Polskiego Przedstawicielstwa Fundacji Eberta, fundacji, no, która osiągnęła mistrzostwo, można powiedzieć, mistrzostwo świata, tak, w edukacji politycznej, więc Barbaro, proszę cię o głos. Bartek, dziękuję za zaproszenie tego panelu. Rzeczywiście Niemcy mają to szczęście, że mają swoje... A teraz mnie słychać?
No to Niemcy mają to szczęście, że mają swoje bardzo silne fundacje polityczne, które od dziesięcioleci prowadzą edukację polityczną. Każda z nich oczywiście kieruje się trochę innymi wartościami. I teraz to słowo wartości jest bardzo ważne. Podczas trzech lat pracy w Fundacji Eberta odkryłam taką rzecz dość oczywistą, ale może niekoniecznie aż tak bardzo w naszej rzeczywistości. Mianowicie zarówno Fundacja w swojej pracy, jak i politycy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec bardzo silnie orientują się taką jedną pusolą, którą są trzy wartości podstawowe socjaldemokracji. To jest wolność, sprawiedliwość i solidarność. I naprawdę za każdym razem, kiedy przyjeżdża tutaj jakiś gość z Niemiec, albo ja tam jestem, albo czytam, co oni robią, to widzę, że oni przez ten pryzmat spoglądają. Można patrzeć na to jako taki rodzaj triku, kiedy chcemy o czymś, o jakimś problemie politycznym pomyśleć, zastanowić się nad rozwiązaniem, czy jaką postawę powinienem wobec tego problemu mieć, to wziąć tą miarę tych trzech wartości i myślę, że najczęściej coś nam z tego wyjdzie. Nie jest to tylko trik, ale jest to przede wszystkim bardzo ważny, podstawowy element tożsamości socjaldemokratycznej, którą ci ludzie mają głęboko w sercach i to po prostu widać. Wydaje mi się, że u nas trochę z tym jest problem, jak te wartości rozumieć i w ogóle jak się nim posługiwać, czy wypada i tak dalej. Wydaje mi się, że gdybyśmy, i teraz pozwolę sobie krótko zanalizować te wartości i dosyć powierzchnie, ale myślę, że te wszystkie aspekty polityki edukacyjnej wymienione w artykule profesora Wiatra, Sławomira Wiatra, też można na nie spojrzeć właśnie przez ten pryzmat. I teraz wolność, sprawiedliwość, solidarność. Dlaczego my mamy z tymi elementami trochę problemów? Sprawiedliwość, zacznę od tego. Można powiedzieć, trochę oddaliśmy to pojęcie. Mamy, zwłaszcza odkąd się pojawiła partia Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość kojarzy się z zemstą polityczną. Kojarzy się ewentualnie z zaostrzeniem kodeksu karnego. I też tak lubimy patrzeć... Tak, z lustracji. I też wolimy pewnie trochę nie myśleć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystko też podkreśla, że interesuje tę partię sprawiedliwość ekonomiczna. I to jest ten element, który powinien być dla nas najważniejszy. Dlatego, że sprawiedliwość społeczna, gospodarcza, znaczy społeczna tak naprawdę, dotyka dogłębnie godności, kwestii godności człowieka. Jest to więc kwestia związana silnie z emocjami. To jest taki wymiar, do którego często wydaje nam się, że jako ludzie lewicy jakoś nie potrafimy dotrzeć. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość potrafiło to w swojej pracy wykorzystać. Nawet jak pomyślimy sobie, jak ja mówię o tym, że my ludzie lewicy, to też nie chcę zgłaszać pretensji do jakichś konkretnych partii, czy mówić, że wszyscy są tacy, że wszyscy popełniali błędy i tak dalej, tylko traktować to jako takie wyzwanie na przyszłość po prostu, bo pewnie wszyscy jesteśmy trochę odpowiedzialni za to, że w szkołach była indoktrynacja taka neoliberalna i że ta polityka obywatelska wyglądała tak, jak wyglądała i po prostu musimy sobie to uświadomić i pomyśleć, co z tym zrobić. Bo na przykład, nawet pojęcie niesprawiedliwości, jak sobie o tym pomyślimy, wydaje mi się, że przez wielu właśnie, zwłaszcza młodych ludzi teraz, jest tak traktowane jako coś takiego. Niesprawiedliwość to jest coś z programu Elżbiety Jaworowicz. Komuś się jakaś krzywda stała. Albo z Uwaga TVN. A nie jest to, albo komuś się stała krzywda, albo ktoś jest słaby i sam jest sobie winien. A nie jest to problem systemowy, którym powinniśmy się zajmować. Wiąże się to oczywiście właśnie z tym, jak w szkołach kładziono, odkąd przynajmniej nawet już ja się uczyłam po transformacji, nacisk na indywidualizm, który bardzo łatwo może przerodzić się w egoizm po prostu i patrzenie na świat przez pryzmat ja, moje, ewentualnie jeszcze moja rodzina. Poczucie takiej wspólnoty, współodpowiedzialności, sprawiedliwości jakoś nam się rozmyło i uciekło. Mamy oczywiście też problem z tym elementem, jakim jest spośród tych trzech wartości solidarność.
oddaliśmy całkowicie to pojęcie. No u nas oczywiście to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo mamy solidarność przez duże S i przez małe S, ale jakoś żadnej informacji politycznej nie udało się po 1989 roku z sukcesem wypromować tej społecznej narracji o społecznym wymiarze walki Solidarności w latach 80. Na dodatek środowiska liberalne zaczęły z ruchem jako jakąś taką przeszkodę na drodze transformacji, przeszkodę na drodze do wolności gospodarczej. No i tym samym pojęcie Solidarności zagarnęła prawica i zaczęło się kojarzyć z walką o wolność polityczną jedynie, z kościołem, z tożsamością narodową. A związek zawodowy Solidarność, wiadomo, związek zawodowy równa się roszczenia, jedno z takich brzydkich słów, które u nas też bardzo się rozpowszechniły. Teoretycznie nie oddaliśmy nigdy słowa, pojęcia wolności, ale i tutaj mamy pewne problemy. Bo wiadomo, po pierwsze, to nie, my na to młodu polu nie mamy. Bez Solidarności i Sprawiedliwości to nie jest, to jedno hasło nam bynajmniej nie wystarczy. A przede wszystkim chyba zapominaliśmy podkreślać, że równie ważna jak wolność od, w naszym przypadku jest wolność do, wolność taka, która po prostu pozwala, żeby każdy miał pracę, mieszkanie i tak dalej. To są podstawowe kwestie, które niby były oczywiste, ale których po prostu nie zrealizowaliśmy i nawet chyba za bardzo, za mało o tym mówiliśmy. Zawsze, kiedy orientujemy się, że... nie chciałam powiedzieć... krótko mówiąc, te trzy wartości, wolność, sprawiedliwość i solidarność dla ludzi lewicy, dla socjaldemokratów, nigdy nie mogą istnieć osobno, tylko muszą się uzupełniać. I u nas w Polsce często są takie sytuacje, że wolność można sobie kupić. Jeśli my widzimy, że taka sytuacja jest i nie krzyczymy głośno, nie zapala nam się czerwona lampka, to znaczy, że nasza tożsamość jakoś chyba jest nie do końca, nie do końca jesteśmy jej pewni. Oczywiście mamy teraz do czynienia ze społeczeństwem, z młodzieżą bardzo prawicową, zindywidualizowaną, egoistyczną itd., itd. Jest to wielkie wyzwanie przed nami spróbować zacząć wykonywać tę, wydawałoby się, stosunkową pracę zmiany tych postaw społecznych. Co my w związku z tym możemy, od czego moglibyśmy zacząć? W naszej pracy w fundacji, odkąd tutaj też jestem, to spotykamy się często, wiadomo, z wieloma z Państwa, z politykami różnych opcji i często widać, i oni mówią o tym szczerze, że są trochę zmęczeni właśnie brakiem ideologów ich pracy, że oni się też stali pragmatykami, że oni muszą się skupiać na komunikacji, na tym, żeby dobrze napisać na Facebooku czy na Twitterze, a oni już sami do końca nie wiedzą, o co im chodzi. I brakuje, żeby im się w głowie też poukładało, co to znaczy ta wolność, solidarność i sprawiedliwość i solidarność, jak oni mogą się tym kierować. No i teraz myśmy trochę na to zareagowali, bo to, co teraz powiem, to nie jest tylko kwestia, że podobna oferta istnieje w Centrum Fundacji Eberta i w wielu oddziałach na świecie. Razem z kolegami, z naszymi zaprzyjaźnionymi partnerami postanowiliśmy zorganizować także u nas w Polsce, w Warszawie, Akademię Demokracji Socjalnej, która będzie taką właśnie ofertą dla polityków, dla aktywistów, dla ludzi pracujących w mediach, z różnych, jakby z szerokiego spektrum lewicowego, którzy będą mogli, poczynając od wartości podstawowych, które będą tematem pierwszego zjazdu, powoli próbować jakoś sobie to układać, dyskutować ze sobą i
i czynić ten pierwszy krok w kierunku porządkowania tej tożsamości i żeby później potrafić to jakoś przekazywać dalej. Mówię o tym teraz, bo w przyszłym tygodniu ogłosimy publicznie to, że taka akademia będzie się odbywać. Ona się zaczyna w wrześniu. Współorganizatorem pierwszego modułu naszego będzie Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala. I z tego miejsca chciałabym wszystkich Państwa zachęcić do odwiedzania naszych stron internetowych. Również Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego jest zaangażowane w ten projekt. I żebyście pomyśleli, czy sami nie chcielibyście w tym wziąć udział, czy są ludzie, którym wydaje się Państwu taka rzecz by się przydała. Dziękuję. Dziękuję Ci, Barbaro. Przyłączam się również do zaproszenia dr Barbary Szelewy do wzięcia udziału w Akademii Demokracji Socjalnej. Ostatni z naszych panelistów, czwarty, last but not least, tak? Robert Walenciak opowie o roli mediów, o roli środków masowego przekazu w edukacji politycznej, też ze szczególnym uwzględnieniem polityki historycznej, bowiem redaktor Walenciak w swoich tekstach wielokrotnie podejmował kwestie historyczne, kwestie pamięci, ale także był autorem bardzo popularnego cyklu programów telewizyjnych dotyczących historii Polski Ludowej, które były emitowane i być może jeszcze są i będą emitowane na antenie telewizji TVP Info. Być może kiedyś. Tak, więc być może będzie nowy. Tak, być może będzie nowy sezon kiedyś. Więc Robercie, w jaki sposób można wykorzystywać media w edukacji politycznej, szczególnie na polu polityki historycznej? No, bardzo, bardzo, bardzo łatwo. To nie jest wielki problem. Tu troskaliście się, drodzy Państwo, przed chwilą, że no, będzie setna rocznica odzyskania niepodległości, a ponieważ rządzi prawica, więc o tej lewicy nic nie będzie. Zapewniam Was, będzie bardzo dużo o lewicy, zwłaszcza o Wyszkowie. Ta plebania zostanie fotografowana z 20 razy i to będzie ten sygnał, który trafi do szerokiej publiczności i wszyscy będą wiedzieli, z czym lewica się kojarzy, co to jest lewica w Polsce. Jacy są jej spadkobiercy, bo przecież do tego to wszystko zmierza. A potem będzie takie płynne przejście do 1945 roku i do czasów stalinowskich i ten nieszczęsny Stefan Michnik będzie po 20 razy pokazywany w telewizji publicznej jako przykład przykład tej formacji, z której on się wywodzi i która oczywiście ma swoich kontynuatorów. I, no i w związku z tym, żeby naród wiedział, z kim ma do czynienia. I to oczywiście będzie i polityka historyczna w pigułce i mogę iść o każdy zakład, że tak to będzie zrealizowane. I nie mam o czym rozmawiać. Polityka historyczna jest immanentną cechą polityki, to jest część polityki, to jest używanie historii, używanie opowieści o historii do realizacji celów politycznych. To jest rzecz jakby prosta i oczywista i ona zawsze była, jak świat jest stary. No chcę Państwu przypomnieć, przecież doskonale to wiecie, że opowieść o ukrzyżowaniu Chrystusa też jest częścią polityki historycznej, prawda? To tak to funkcjonuje, inaczej być nie może. Te legendy o powstaniu państwa polskiego, o Sarmatach, co nie spojrzymy w przeszłość czy w teraźniejszość, to okaże się, że to istnieje, to funkcjonuje. Ta polityka jest potrzebna, żeby pokazać, kto ma rację, kto jest dobry, za kim stoi historia, za kim stoi Bóg. Ona buduje samoświadomość. Bez tego nie może istnieć, nic nie może istnieć. Nie może istnieć żadna jakakolwiek formacja polityczna mająca jakiekolwiek ambicje, bo po prostu nie może. No, mieliśmy takie przykłady przecież na najnowszej historii partii, Polska Partia Przyjaciół Piwa. No, tak jak się narodziła, tak upadła, prawda? No bo nic za nią nie stało. A są takie organizacje, które żyją zawsze,
dlatego że one no, mają głębsze korzenie. Liga Polskich Rodzin upadła, to Młodzież Narodowa funkcjonuje ONR, więc to istnieje. PC upadło i wydawało się, że już nic z tego nie będzie, bo rzeczywiście ono nie zasługiwało na to, żeby było, ale zostało to odrodzone i odbudowane. Więc to jest. Dzięki temu jest to taki sztandar, który jest to takie lepiszcze, które zlepia ludzi. Jednocześnie jest to za pomocą polityki społecznej toczy się bój o zaufanie społeczne. Tutaj też padały te słowa o tym, że musimy wziąć się w garść, odbudowywać lewicę. Drodzy Państwo, nie odbudujecie lewicy, dlatego że nikt nie zaufa nigdy potomkom katów, potomkom zdrajców i tego wszystkiego, z czym lewica jest pokazywana. No więc jakim cudem? No wy też, jeżeli by nam przedstawiono kogoś i powiedziano, proszę bardzo, to jest syn czy wnuk znanego mordercy, zdrajcy, też byście wobec tej osoby byli bardzo sceptyczni i ostrożni. O to chodzi w polityce historycznej, żeby siebie wywyższyć, a poniżyć tego swojego przeciwnika. I to zawsze jest. I teraz padła tutaj też teza, że wcześniej tego nie było, a nagle to się pojawiło i lewica tutaj straciła tę busolę. Wydaje mi się, że polityka historyczna zawsze była, tylko ona była formowana w sposób nieinwazyjny lub inaczej, wy ją kupowaliście jako coś oczywistego. Polska Ludowa oczywiście też miała swoją politykę historyczną. Ten 66, bo taka jest rocznica, to wszyscy pamiętamy, jedni pamiętają, drudzy pamiętają z relacji, ten wielki pochód gomułkowski z tysiąclecia państwa polskiego, no to pokazywało przecież, że od Kmiecia, od Mieszka, Bolesława, no wreszcie Polska dotarła tam, gdzie powinna dotrzeć. Zamknęła się historia, nowy Fukuyama. Gomułka był przed Fukuyamą. Powiedział, koniec historii, wreszcie nastąpiło to szczęście. Więc no to była berlowska polityka historyczna, oczywista. Potem już no, była taka w mniejszym stopniu robiona, ale także funkcjonowała. Ci utrwalacze władzy ludowej, to też przecież jakby tłumaczyło, że warto było walczyć, dlatego żeby przedstawić, dlatego żeby dać im chłopom i wykształcić jakieś kolejne pokolenie. No więc dobrze. No więc już wiemy, że polityka historyczna musi istnieć, bo bez tego nie ma. I że każda opowieść polityczna o świecie musi zawierać taki potężny wątek polityki historycznej, bo bez tego po prostu byśmy nie byli ludźmi polityki, znaczy byśmy nie byli społeczeństwem, nie mielibyśmy odpowiedniej dozy samoświadomości, bylibyśmy czymś rozproszeni. No i nasuwa się pytanie, do cholery, dlaczego ta nasza nieszczęsna lewica po prostu to sobie odpuściła? No ja oczywiście powinienem pytać was, polityków lewicy, no ale no, spróbuję sam na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu lewica przejęła cudzą politykę historyczną, cudzą narrację. Powiedziała, okej, ta narracja jest mi wygodna. Po prostu bój o Polskę Ludową wydawał się już mało atrakcyjny politycznie. Był męczący, wydawał się, że nie przynosi fruktów, wydawał się, że my idziemy tak ku centrum, że nie możemy sobie, no, nie możemy być, nie, to centrum zniechęcimy, jeżeli będziemy tak trwali przy tych swoich opowieściach. No przynajmniej Kukliński też w gruncie rzeczy, no cóż Kukliński, jak Ameryka nas przyjmie do NATO. I z każdym jakby miesiącem lewica w imię władzy, w imię świętego spokoju u władzy, Tak, sądzę, kolejne rzeczy sobie odpuszczała. I w związku z tym no, ci wszyscy ludzie lewicy, którzy coś tam mówili o zasadach, pewnych ideach, czy o historii lewicy, stawali się niewygodni. Dla mnie opowieść o Komisji Rywina, znaczy te wszystkie informacje z Komisji Rywina były mało ciekawe, ale najbardziej, znaczy mało takie no, optymistyczne, tak to nazwijmy delikatnie, ale wstrząsające najbardziej było to dla mnie, jakie zabiegi wobec Gazety Wyborczej czynił Miller i Kwaśniewski. Oni tam się ścigali jeden z drugim, kto bardziej się podliże, Helenie Łuczywo.
No ale oczywiście to podlizywanie, no ja rozumiem, dlaczego to robili, ale ono miało swoją cenę. Tą ceną było to, że my się wyrzekamy swojej historii, swoich korzeni. No i tak się stało. A zwróćmy uwagę, że i narracja Gazety Wyborczej, czyli Polski Miechnika, i narracja Polskiej Prawicy, obie są narracjami antykomunistycznymi. Obie są narracjami, które mówią, że Polska Ludowa to była czarna dziura. I teraz tak, no więc jeżeli się wyrzekamy, to inni nam piszą tę historię, prawda? Jeżeli my nie potrafimy napisać swojej historii, to piszą ją inni. To mówi Piłsudski, to mówi Jarosław Kaczyński, to jest też jakby rzecz oczywista. Więc wydaje mi się, że jest kilka czynników złożyło się na to, że Lewica odpuściła pisanie swojej narracji. Po pierwsze, polityczna wygoda, polityczny interes. I o to się tłumaczy oczywiście koniecznością wejścia do Unii, wygranie referendum, więc musieliśmy dać sobie spokój z wojną z Kościołem, chcieliśmy wejść do NATO, chcieliśmy budować efektywną gospodarkę, no wszystko, chcieliśmy budować pokój społeczny, wszystko było odpuszczaniem, a pamiętajmy o jednej rzeczy, o której też bardzo często zapominamy, w roku 95-96 stan nastroju społecznego, stan podziału społecznego był w moim przekonaniu zdecydowanie większy niż jest dzisiaj. To było to, co mówiono o Józefie Oleksym, o tym agencie Oganowa, to były rzeczy straszne. I to niesamowicie dzieliło Polskę, więc ja jestem w stanie zrozumieć polityków lewicy, że oni taktycznie mogli pewne rzeczy sobie odpuścić, a człowiek nie musi ich za to chwalić, to jest ich... Ale druga rzecz była moim zdaniem ważniejsza, to była wiara, że to jest niepotrzebne. Wybierzmy przyszłość, prawda, co będzie mógł potartać, co było w przeszłości budowane. Więc to była druga rzecz. I trzecia rzecz, chyba zapominana, moim zdaniem bardzo ważna. Otóż tradycja PZPR-u polegała na tym, że był sekretarz, a pod sobą miał wydział prasy, a pod sobą miał te poszczególne gazety. Więc to była to tradycja, że to władza narzuca narrację polityczną, władza mówi, co można pisać, czego nie można pisać. No, ogólnie w tej tradycji ważny był sekretarz i jego dwór, a dziennikarze czy ludzie, czyli intelektualiści byli rzeczą drugorzędną, trzeciorzędną, mało ważną. Ja pamiętam, jak czytałem wspomnienia obecnego tu Jerzego Wiatra i to było dla mnie wstrząsające, że mądry człowiek chciał coś mówić, ale był traktowany przez jakichś absolutnych matołów jako ktoś drugorzędny czy trzeciorzędny. I tych matołów nikt już nie pamięta ich nazwisk, a jeszcze Wiatr, proszę bardzo, siedzi, czyta, pisze i go słuchamy. Tak samo jak widzę tutaj redaktorów Jerzego Domańskiego, Andrzeja Kurca, nie pamiętamy tych sekretarzy SLD, którzy byli, gdzieś odeszli, nie ma ich i nikt już nie będzie ich pamiętał, a proszę, redaktorzy są i pracują nad tym, żebyśmy myśleli i wymieniali jakieś poglądy. Redaktorem, za to byłem pierwszym sekretarzem. No tak, ale w porę zostałem redaktorem. No więc to pokazuje, co jest ważne. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na ten spór dwóch Polsk, który się toczy, to zwróćcie uwagę, że Wittstein mówi, Polska Kaczyńskiego wygrała z Polską Michnika. Nie mówi, że PiS wygrał z PO, tylko Polska Kaczyńskiego wygrała z Polską Michnika. Czyli to pokazuje, że że formacja jak jest, formacja nie może istnieć bez swojej historii, bez swoich intelektualistów, bez ludzi, którzy zmieniają poglądy, którzy mogą walczyć z sobą, nie zgadzać się. Ale tak naprawdę to oni kształtują tę formację, oni są inżynierami dusz, a polityk no jest jak wynajęty, że tak powiem, budowniczy. No, buduje według tych planów, które zostały przez intelektualistów narysowane, napisane. Dziękuję. Jeszcze słowo, jedno, żeby włożyć na zakończenie. Tutaj padła teza o Daszyńskim, że to wspaniały człowiek, że Lewica, bo Lewica powinna budować swoją historię, no więc jaką historię? Kochać PRL, no bez sensu, przyszło nowe pokolenie, ono PRL będzie średnio pamiętało, ale musimy im powiedzieć temu młodemu pokoleniu, nie uciekną od PRL-u, nie powiedzą, że się urodzili 4 czerwca i że tamto to była czarna dziura, bo inaczej będą kieszonkową lewicą polskiej prawicy, będą jakimś pomagierem. Trzeba zbudować własną historię, własną opowieść, także o Polsce Ludowej. Że to nie byli tylko żołnierze wyklęci,
ale budowniczowie wyklęci również, którzy budowali te wszystkie huty, fabryki, domy. Agierek był największym deweloperem w historii Rzeczpospolitej Polski i Polski Ludowej. No i teraz pomniki, czy pomnik Daszyńskiego. Polityka historyczna, żeby być skuteczna, musi budzić emocje. Czy Daszyński budzi emocje? Przy całym szacunku moim zdaniem nie, ale Gierek budzi. Pomnik Gierka to by wzbudziło emocje, a Jaruzelski budzi. No dobrze, ale jak powiemy wszyscy, że to jest bez sensu, bo to są ludzie, których nie wolno chwalić, bo siedzi za to do więzienia, takie mamy prawo. No więc ja już na zakończenie mówię, jest jedna postać, która mogłaby wszystkich nas tutaj połączyć i ma piękny życiorys. Władysław Broniewski. Proszę bardzo, legionista, komunista, więzień stalinowski, nie wiem, co tam jeszcze można sobie... I wrócił do Polski Ludowej. No i to jest na zakończenie. I to robił też. Dziękuję bardzo. Ale na końcu, potem zrobimy rundkę podsumowania, bo jak redaktor Walentyn słusznie powiedział, sekretarze przemijają, a są osoby, które są z nami cały czas, między innymi profesor Jerzy Wiatr, pan profesor zgłaszał się do głosu. Tak, więc pozwolę sobie otworzyć dyskusję i ze względu... Ja mam dwie uwagi. Pierwsza. Nie jest tak, że nasza walka o pamięć historyczną jest nieskuteczna. Przeciwnie. Antoni Sułek niedawno pokazał, że wygraliśmy walkę w bardzo ważnej sprawie, o cenę stanu wojennego. Wojowaliśmy o to, akurat miałem w tym pewien udział, nie ja jeden, tatka pamięta też. Wygraliśmy tę sprawę. Pamięć o Jaruzelskim. Sondaże, których odpowiedź na pytanie, czy to był patriota, czy zdrajca, odpowiedź patriota jest, wielokrotnie bije na głowę tamtych, więc owszem, krytycznie odnośmy się tam, gdzie były zaniedbania, ale bez przesady. A druga rzecz. Była także tendencyjna polityka historyczna w okresie PRL. Dzisiaj żołnierze wyklęci, ale przecież to byli bandyci. Jak ja się kiedyś w 60-tych latach poważyłem napisać, że była ograniczona wojna domowa, to miano do mnie pretensje, jaka wojna domowa? Byliśmy my patrioci, oni bandyci. Teraz mamy w 60-tych latach polemizowałem z takim publicystą Trybuny Ludu, który napisał, to pamiętam, że generał Władysław Sikorski w sposób jakiś tam niezbywalną plamę ma w swoim życiorysie, bo brał udział w niesprawiedliwej wojnie 20 roku. To też była polityka historyczna i to na nas ciąży. Ale na pociechę. Zaletą mojego wieku jest to, że się dużo rzeczy pamięta. Otóż ja pamiętam, jak malowano w czarnych barwach drugą Rzeczpospolitą. I dożyłem czasów, kiedy jest ona malowana dzisiaj w przesadnie jasnych barwach. Nie jestem pewien, czy dożyję, chociaż jeden z moich przyjaciół skończył ostatnio 102 lata, więc nie wiem, czy dożyję, ale wy dożyjecie tego, że będzie tak samo widziana Polska Rzeczpospolita Ludowa, jak dzisiaj widziana jest druga Rzeczpospolita. Doktor Janina Pęta. Dziękuję, słychać mnie. Chciałam podziękować, że mogłam wziąć udział w tym panelu, bardzo się cieszę i teraz się wypowiem jako głos jeszcze młodego chyba pokolenia, bo też już jestem pokonkordatowa i chodziłam do szkoły, w której mieliśmy religię i zupełnie inną historię niż państwo, którzy uczyli się wcześniej. Ale też wydaje mi się, że jest coraz gorzej, co zresztą można było bardzo wyraźnie widać w dniu, kiedy odbył się Dzień Dziecka Sejm Młodzieży i słyszeliśmy, co ta młodzież mówiła. I wydaje mi się, że największym zagrożeniem teraz, tak jak na to patrzę, przyszłości jest nawet już nie to, co się teraz dzieje, tylko to, że gorzej, że będzie tylko gorzej, bo te kolejne pokolenia są strasznie rzeczywiście zindoktrynowane. Też mam zajęcia ze studentami na tym samym wydziale, jestem z Instytutu Polityki Społecznej UW i prowadzę zajęcia z zabezpieczenia społecznego i na pierwszych zajęciach próbowałam ze studentami rozmawiać o równości i pytałam ich, co sądzą o równości, czy to jest wartość, dlaczego warto o tym mówić.
I spotkałam się ze zdaniem studenta, który powiedział, że ten, kto uważa się za socjalistę, nie powinien się nazywać Polakiem. I niestety takich studentów mamy na, mimo wszystko, najlepszym cały czas uczelni w Polsce. A jeśli chodzi o historię, ja bym bardzo chciała jednej rzeczy. Nie chodzi mi o to, żeby były szkoły lewicowe albo prawicowe, tylko właśnie to, o czym mówił pan redaktor Walenciak, żebyśmy mówili o historii taką, jaka ona była, że były dobre i złe strony. I mówię to jako wnuczka powstańca warszawskiego i wnuczka tego samego powstańca, który po wojnie był inżynierem i odbudowywał Warszawę i walczył o nową Polskę, która była jaka była. No mój dziadek był w Armii Ludowej, więc już też nie do końca chyba jest to w tej chwili dobrze odbierane. Ale żołnierzem przeklętym. Tak, chyba tak. Ale myślę, że chyba powinniśmy... To już jest trochę przegrana sprawa po tych 25 latach. Ja wam wyniosłam swoją wiedzę historyczną z domu. Jest bardzo trudno, wydaje mi się, w tej chwili będzie wrócić na te tory i pokazać, że historia po prostu nie jest czarno-biała, bo to jest najważniejsze. Dziękuję. Jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, została już sformułowana przez Ursula Wiatra. Tylko chodziło mi tylko o to, że pesymistyczny pogląd o tym, który wyraził w bardzo ciekawym wystąpieniu redaktor Walenciak, o tym, że ta intensywna propaganda radiowa musi na zawsze zatruć umysły Polaków, niekoniecznie musi się sprawdzić, bo jest tak, jak profesor o tym mówił. Nie będę tego dalej rozwijał. Druga myśl będzie bardziej kontrowersyjna na tle tej dyskusji. Państwo mówiąc o polityce historycznej, mówili o tym, jak ważna jest ta część historii, która broni naszej perspektywy, wartości tego, cośmy czynili i co chcemy czynić. Czyli polityka historyczna odniesiona jest jakby do, ma pewne funkcje wobec naszych celów moralnych i politycznych. Chciałbym do tego dodać pewną jakby powiedzieć, glosę. Otóż, jeśli weźmy to z perspektywy zupełnie indywidualnej, każdy z nas musi bronić swojego życiorysu. W jakimś sensie. Jeśli ma czuć się wartościowym człowiekiem, to musi choć krytycznie odnieść się do swego, także zarówno krytycznie, jak i doceniać to, co uczynił w życiu. Ale także nie może nie tylko bronić swojego własnego życiorysu, ale także rozumieć życiorysy innych i umieć się z nimi w sprawach życiorysu porozumiewać. I wobec tego lewicowa polityka musi być różna także w tym zakresie, że nie tylko broni lewicowej perspektywy i pokazuje ją, ale pokazuje jako część perspektywy całego społeczeństwa, całej historii tego państwa i narodu. I podczas gdy polityka naszych przeciwników jest całkowicie egoistyczna, to my i nasza sprawa jest tylko reprezentowana. Taką głosę chciałbym tylko dodać. Dziękuję profesor Andrzej Kążewa. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, ja chciałbym tylko po pierwsze ustosunkować się do jednej sprawy, która chyba została trochę na początku postawiona nie najlepiej, mianowicie historia i polityka historyczna zostały w jakiś sposób do siebie zbytnio zbliżone, podczas gdy historia to jest nauką, nauka jest nauką, jest poszukiwaniem prawdy, polityka historyczna to raczej, proszę Państwa, mitologia i obszar mitu, na którym się po prostu walczy, tak? Już od XIX wieku wiadomo, wystarczy zajrzeć do Sorena, że polityka historyczna, że przepraszam bardzo, mitologia jest płodna, czynna, aktywna, mobilizuje masy, a nauka jest po prostu takim sobie badaniem, rozdzieleniem głosu na czworo i tak dalej. Ale po prostu zawsze jest tak, że tą politykę konfrontuje się z nauką i ta nauka jest jakąś racją, której autonomię trzeba po prostu widzieć. I tutaj warto zwrócić uwagę na inną trochę sprawę, która z tym się bardzo mocno wiąże i z polityką historyczną chyba też, że tutaj pan profesor nawiązał również do jakiejś rzekomej polemiki awangardy między Leninem a Gramscim o hegemonii i władzy. Tak, tak, ale ja nie wiem. Ja osobiście przez 3 lata studiowałem, proszę Państwa, w Akademii Nauk Społecznych PZPR i tam na schodach, teraz tam urzęduje pani Szybło, chyba już tego nie ma, ale był taki napis. Komunistą nie można zostać bez opanowania tego całego dorobku, postępowego dorobku, który wytworzyła ludzkość. Po co sposobom krewiącym władzę cały postępowy dorobek
to ja nie bardzo rozumiem. Jest jeszcze druga książka, chyba też jestem jedynym, który popełnił ten grzech i przeczytał. Materializm empirokrytyczny. I tam są, proszę Państwa, właśnie rozważania o obiektywności prawdy, o wartości właśnie prawdy. Czegoś, co postmodernizm w tej chwili zupełnie właśnie zachował i co powoduje, że w pewien sposób wyautowujemy się. Ja pamiętam taką dyskusję telewizyjną, w której akurat nie brałem udziału, z pewnym względem, tutaj brał udział dr Rydliński, ale bohaterem był tutaj właśnie no, Sierakowski, jak on ma imię, Sławomir, doktor Sierakowski, który właśnie wystąpił wobec prawicy z hasłem, że nie ma historii, jest po prostu właśnie, są tylko narracje, są tylko opowieści, no i został wyautowany w ciągu właśnie 30 sekund i już do głosu jakoś nie miał nic do powiedzenia. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o lewicę i jej narrację, to warto pamiętać o jednej sprawie. Że jak to nie ja to wymyśliłem, że Królestwo Boże jest nie z tego świata. I proszę Państwa, również jeżeli chodzi o lewicę, to mogłaby ona też spojrzeć szerzej. Na pewne właśnie tradycyjne wartości intelektualne, które tworzą lewicę i tworzą kontekst całej tej historii. Bez jakiegoś rozszerzenia horyzontów, tylko walczenia o to właśnie, czy w 20 roku było tak czy owak, to niczego nie dojdzie. Natomiast jedną pozytywną rzecz pan redaktor Walenciak powiedział, że mianowicie bohaterem będzie tutaj właśnie bohaterem lewicy będzie Stefan Michnik. Jest to, proszę Państwa, postać, która zasługuje po prostu na uwagę z tego względu, że tłumaczy ona chyba tutaj pewne nieuczciwości, pewnej formacji, która nam dokłada z takim poczuciem po prostu dobrze spełnionego obowiązku.